W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak stworzyć ten przepotężny rój wasali. I to dobrze widzicie, Imperium Osmańskim. Wszystko dzięki nowej mechanice inwazji i gigantycznemu nowemu drzewku misji, które czynią z tego kraju naprawdę potężnego. Tak, może być tylko jedno Imperium Rzymskie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. To DLC wprowadziło naprawdę sporo zmian, które czynią poprzednie, praktycznie wszystkie poradniki bezużyteczne, dlatego będę mógł nagrywać wszystko od nowa. Mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja. I taka zagadka dla was, które dwa kraje mają zamienione kolory? Odpowiedzi w komentarzach. Nie oszukujcie. Bla, bla, bla. Wszystkie zmiany ogarnięte. A tak na serio, to pierwsze i najważniejsze. Mamy nowe osiągnięcie na Imperium Osmańskie, Mehmed Ambition, gdzie mamy stworzyć Imperium Rzymskie, grając Imperium Osmańskim przed 1500 rokiem. I to jest naprawdę trudne osiągnięcie. Może je kiedyś zrobię. My natomiast dostaliśmy teraz gigantyczne drzewko misji, które powinno nam w tym wszystkim pomóc i kończy się taką fajną misją Pax Ottomana, która daje nam Administrative Efficiency plus 5% do końca gry. Jest tu naprawdę dużo fajnych misji, dużo fajnych rozwinięć, ale myślę, że przez niektóre sobie przejdziemy w dzisiejszym odcinku, albo i może w kontynuacji. Dajcie mi znać. W ramach estate'ów dostaliśmy nowy stan, Janczarów. I powiem wam szczerze, wiele starych przywilejów zostało totalnie przeprojektowanych. Doszło też bardzo dużo nowych przywilejów dla różnych stanów. Sam jeszcze wszystkiego nie ogarniam, więc tutaj z rekomendacjami na razie się wstrzymam, ale tak czy siak coś powybieram. Punkty monarki points raczej tutaj z każdego stanu biorę po kolei, tak jak to się brało kiedyś. U Umery biorę supremację, ale uwaga, ona nie daje wpływów u Janczarów, więc trzeba na to uważać. Odbieram ziemię, a z misjami pobawimy się za chwilę. Wiem też, że będę potrzebował dużo pożyczek na sam start, bo planuję ostro toczyć wojnę i wiem, że Osman może toczyć ostro wojnę, więc bierzemy te pożyczki. Biorę wszystkie narodowe decyzje i teraz bierzemy misję i powiem wam szczerze, działają one trochę inaczej, bo możemy sobie wybrać już z dowolnego stanu i nie losujemy. I z tego co widzę, trafił mi się tańszy doradca administracyjny, więc chcę wykonać tą misję jak najszybciej. Tak, spłacam moje pożyczki, żeby wziąć je za chwilę od nowa. Misja wykonana i znowu biorę pożyczki. Jej! I teraz tak, widzę, że mam doradcę tańszego administracyjnego. Na razie weźmiemy tego drugiego poziomu. On jest stary, zaraz umrze i wtedy zatrudnimy tego trzeciego poziomu. Dyplomatycznego, okej, weźmy od dyplomatycznej reputacji, a militarnego żadnego nie zatrudniamy, bo za chwilę będziemy mieli pewne wydarzenie. Aby wykonać nasze misje, musimy raz zwiększyć naszą armię oraz mieć regimenty Janczarów, co też właśnie zaczynam robić, rekrutować je. I możemy to już robić z panelu teraz naszego ogólnego. Rekrutacja Janczarów kosztuje nas punkty militarne, ale te jednostki pojawiają się od razu. I tak, koszty ich reinforcementu są gigantyczne. Zobaczcie, jak to rujnuje mój budżet. Ale są naprawdę dobre jednostki, bo mają teraz taki fajny zielony kolor. A tak na serio, mają naprawdę potężne modyfikatory i jeden mnie tutaj szczególnie zastanawia: Assault Fort Ability plus 50%. Czyżby ta jednostka była przeznaczona do zdobywania fortów? I od razu wykonuję te dwie misje, moralki oraz roszczenia terytorialne. Planuję dużo podbijać, więc na pewno te morale wykorzystam. A ta misja wymaga ode mnie dwóch przywilejów dla Janczarów. I takowe też dwa daje, które na przykład teraz dają nam dyscyplinę do tych jednostek, to jest bardzo mocne, oraz zmniejszenie kosztów stabilności i roczną korupcję o 10. To akurat nie jest mocne, ale tak jak mówiłem, chcę na razie oszczędzać punkty wpływów naszych stanów, żeby były jak najniższe. Jest też kilka innych ciekawszych przywilejów, ale te weźmiemy później. Ale za to teraz chętnie wykonam tą misję na 100 lat. Dostajemy następujące bonusy, które tutaj widzicie. Mamy nawet stawkę historyczną, coś o historii Janczarów. Kto by to czytał? Więc tak, bierzemy te bonusiki. Misja Establish the Pasha System jest dość unikalna dla Imperium Osmańskiego, dlatego że ta opcja przypisania paszy troszeczkę się zmieniła i dostała raczej gigantyczne wzmocnienie. Ewentualnie nie, dajcie mi swoją opinię, ale każda prowincja, do której przydzielimy paszę, dostaje 20 autonomii bazowej, a szczerze mówiąc, najlepiej mieć 0 tej autonomii. Jednak wykonując tą misję, powodujemy, że Imperium Osmańskie tą autonomię będzie miało zmniejszone do 10%. Może warto wtedy wykonać i przydzielić tych paszów. Na pewno to przetestujemy. Jeżeli idzie o naszych rywali, tutaj raczej standardowo weźmiemy Litwę, sprawdzę, czy dostaniemy za to Power Projection. Węgry na pewno będą jednym z naszych pierwszych celów podbojów oraz tak samo Austria może być jednym z naszych pierwszych celów, ewentualnie Mamluk. Bo tu
tu jest nawet taka dość ciekawa misja, ale wam jej nie pokażę teraz. Potrzebujemy też 3 galer, żeby wykonać jedną naszą misję. I powiem szczerze, łapę jeden sojusz z Francją, może okazać się być przydatna. Jednego dyplomatę wysyłam do Kuala Kunjulu, żeby poprawiało relacje. Zamierzam wykorzystać ten kraj podczas wojen z Mamelukiem, a trzeciego dyplomatę zostawiam do wypowiedzenia wojny. Tak, wreszcie odpauzowuję. A tutaj mamy krótką wstawkę o tym, kim był w ogóle Urban i czemu lubił działa. Oczywiście chcemy go zatrudnić, mury Babilonu, we własnej klasie? No nie wiem. Tak, właśnie dlatego nie zatrudniałem tego doradcy wcześniej. Urban, mamy go. I teraz w zasadzie mamy misję, która sama nam się wykonała i właśnie mając zatrudnionego tego konkretnego doradcę, mamy tanią artylerię na kolejne 10 lat. Bo w zasadzie to nic nas nie kosztuje ta artyleria. Totalnie darmowa. O, patrzcie, tu jest ten modyfikator. A właśnie, system rządów, bo tutaj też zaszła pewna zmiana, ale tym zajmiemy się później. I zobaczcie, ile tych modyfikatorów teraz mamy, a nawet nie minął pierwszy miesiąc. Po klęsce chrześcijan w bitwie pod Warną ponownie zapanował pokój na Bałkanach. Najdroższy ojciec naszego sułtana, Murat, odpowiedział na wezwanie swojego syna do broni, by bronić nas przed tymi najeźdźcami. Odniósł wielkie zwycięstwo, choć niemałym kosztem. Straty w bitwie były ciężkie po obu stronach, a nasi żołnierze będą potrzebować czasu, aby dojść do siebie po stratach, jakie doznali. W skrócie, inshallah, chrześcijanie dostali. I dostaliśmy 100 punktów splendoru, o, czyli tego, ale niestety powiem szczerze, że tutaj poszło pewnie osłabienie na Imperium Osmańskie, bo straciliśmy szybsze obleganie na rzecz tego, że nasi dowódcy dostają jeden punkt do oblegania. To mi się wydaje obecnie dużo słabsze. Zrekrutowałem drugiego generała i możemy teraz wykonać właśnie tą misję związaną z Warną, co daje nam już roszczenia do Konstantynopola. Wysyłam też jednego naszego dyplomatę do Wenecji, żeby poprawić z nimi relacje. Pewna misja jest z tym związana, a drugi dyplomata leci wypowiedzieć nam wojnę 13 grudnia Bizancjum. Charge! Następnie atakujemy Epirus, przy okazji Reguse również. Francja woła mnie do wojny o Main. Naprawdę? No niech będzie. 3 miesiące, 3 wojny. Rozbijamy pozostałości wojska bizantyjskiego w Grecji. Dobra, ten bonus z piechoty na pewno nie jest do progresu oblegania. No i zobaczmy, jak będzie wyglądał szturm. No, tak leci to, ale nie powiedziałbym, że jakoś dużo lepiej niż zazwyczaj, ale Konstantynopol padł. Tak samo jak spadają ceny na Enebie, pamiętajcie, nowe DLC to najczęściej nowe przeceny. Padnijcie, uzupełnijcie bibliotekę, polecam, Lukas. A co to za informacja? Tak, mam przeczucie, że nasze imperium może przetrwać próbę czasu. I super, galery nam się zbudowały, dostajemy teraz darmowego admirała, który jest wow. No dobra, on będzie topił floty przeciwników. Od Włoszczyzny biorę tylko tą jedną prowincję plus pieniążki. Wiecie co? Stało się coś dziwnego. Nie zostałem spiracony przez piratów z Rodos. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie, nie jestem spiracony. Co prawda gram na wersji recenzenckiej, ale to jest dziwne. Kończymy część naszych wojenek. Jak zwykle zapomniałem zmienić nastawienie na administracyjne. Koalicja, kto by się tym przejmował? Chociaż poczekajmy do grudnia. A kiedy ten Neapol się uwolnił? Tak szybko? Bizancjum zdobyte. Te wszystkie zdobycze terytorialne dały mi niecałe 4% ziemi koronnej. Zawsze coś. Pewnie ten dodatkowy estate zabiera nam bardzo dużo, bo w sumie mają bardzo dużo wpływów. W sumie to jest bardzo ciekawy przywilej. Każda prowincja z kościołem daje nam zmniejszony development. Czyżby wreszcie kościoły były użyteczne w tej grze? No dobra, nie. Możemy mieć doradcę za przywilej, tylko on jakby co, nie ma zmniejszonych kosztów. Okej, religijni dyplomaci bardzo zostali wzmocnieni. Oczywiście jestem idiotą, zapomniałem, że mogę zaprosić dowolnego uczonego i mieć już zmniejszoną agresywną ekspansję. Jestem idiotą. Trzeba będzie dodać to do ruchów początkowych Osmana. Dobra, decyzja jednak jest, tylko nie możemy toczyć naszej wojny. Tak, musiałem zakończyć wojnę wcześniej z Anglią, więc przeniosłem naszą stolicę do Konstantynopola i od razu wykonujemy misję Miasto, którego pożąda świat, co nam daje naprawdę fajne bonusy. Wow, czas zaprowadzić spokój na Bałkanach, w Grecji. Co prawda też są na Bałkanach, ale chodziło o Grecję. Sojuszu z Wenecją chyba nie wezmę. Chciałem poczekać do końca tej wojny, ale tutaj się dzieje coś tak dziwnego, że ta wojna nie jest skończona, więc ja im wszystkim wypowiadam wojnę. Nie wiem, ile jeszcze mam czekać. O, czekajcie, szturmują. What the fuck? Czy tu nie powinno to być zmniejszone? Rozwijamy Hagia Sofię o jeden poziom. Ech, ale raczej 5000 bym nie wziął wcześniej, żeby ten monument tutaj rozwinąć. To
chyba oznacza wojnę. Narodziny renesansu? Niestety nie u mnie. Jak widzicie, wrzuciłem innego do teraz kupca na zbieranie handlu w Wenecji, a to po to, żeby ustawić tutaj przyspieszony spadek agresywnej ekspansji, bo mamy jej sporo, naprawdę sporo. Wszystkie wojny zakończone. W zasadzie podbiliśmy większość Anatolii, co nam da teraz roszczenia do reszty chyba prowincji w Anatolii, zgadza się. No i te podboje nam za dużo już nie dały, dosłownie 1% więcej. Dlatego myślę, że to już jest ten czas, żeby porozdawać resztę przywilejów. Chcę mieć Montle Piety, tańszych doradców. To jest naprawdę fajny przywilej na kupców. Nad ichmi trzeba pamiętać, żeby zostawić miejsce na 20% dodatkowego manpowera. Na razie muszę je mieć jak najszybciej 20% kraulanców, więc nie biorę tego przywileju. To może być ciekawe, więc wezmę sobie. Na jęczarach biorę ten przywilej, bo będzie mieli lepszych dowódców i większą army tradition, a są dość lojalni. I tak wprowadzamy strict diversity w system, to jest bardzo mocne. W ramach testów też przydzielę paszę, ale mówię, tego nie jestem pewien, czy to jest właściwa droga, bo jednak będziemy mieli minimalną autonomię zwiększoną w naszych prowincjach. Ewentualnie trzeba było poczekać, że aż do momentu, jak mamy większość tego obszaru podbitego, żeby mieć łącznie naraz 50 prowincji do przydzielenia, bo teraz mam tylko 22. No i całkiem nieźle, nawet 10 lat nie minęło i w zasadzie wszystkie podstawowe terytoria osmańskie zdobyte. I co dalej? Aha! To my teraz mamy taki kryzys i kolejny kryzys. Ej, dużo tych kryzysów jest w Imperium Osmańskim teraz. Czemu paradoks chce, żeby to Imperium upadło? Ono jest takie fajne, zielone. No dobra, myślę, że nie ma co siedzieć na tyłku, dlatego lecimy kolejną wojnę o Serbię, Bośnę, Hercegowinę i Chili. Nie, bo cesarz będzie z sojusznikami, to raczej nie. I Serbio, po co ci było przychodzić na mój teren? I lecimy z Carpet Siege'em na całą Serbię i Bośnię. Przyszłość patriarchatu! To co widzę, bardzo mnie kusi, żeby mieć tego tańszego doradcę, zobaczcie, 75% tańszy, mega mocna rzecz, ale ten development też drogo mnie chodzi. I zobaczcie, że na obie rzeczy wpływają ukończone agendy i przydzielone przywileje dla stanu, warto jest o tym pamiętać. Dobra, wezmę ten development. Ja wam dam wchodzić w koalicję przeciwko mnie. Bardzo ładnie, kolejna porcja Bałkan zdobyta. I widzę, że mam jakąś specjalną nową formę rządów. Biorę ją. Okej. 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 Kolejny Core Creation Cost na Osmanie? Dobra, a my toczymy teraz wojnę z Mamelukiem. Bo szczerze mówiąc, on wejdzie do koalicji przeciwko mnie, jak tylko skończy tą wojnę. A że toczy już jakąś wojnę, no to wiecie, wzywamy Quara Kunjulu. Naszym celem będzie zdobycie tej prowincji, ale tak naprawdę paru innych, żeby wykonać tą misję. Będziemy potrzebowali zwłaszcza Al-Quads, Damaszku i jedną przynajmniej z tych, które są tutaj wymienione, czyli Aleppo, Syria i tak dalej. Mam wrażenie, jakby tak moi sojusznicy nawet fajnie walczyli, trzymają wojska razem, wbijają się mniejsze wojska Mameluka, niszcząc je po kolei. Dość ciekawe. Ta Francja to teraz niezły potwór się robi i to bardzo szybko. Zdobywamy następujące prowincje, dużo pieniążków, jeszcze więcej pieniążków i pozwoli mi to wykonać tą misję chyba? Więc będziemy chcieli zaatakować Mameluka z tym Cassius Belli, jakimś mega specjalnym. I tutaj zwyczajowo wypuszczę Syrię jako wasala. Nie wiem, czy nadal tak trzeba robić, ale zwyczajowo wypuszczam, więc też tak zrobię tym razem. Mały spoiler, nie trzeba. I teraz krótka przerwa w podbojach, bo muszę odnowić manpowerka i wprowadzić sobie piątą technologię, żeby jak najszybciej odblokować tańsze przyłączanie prowincji. Pieniądze zdobyczne z Mamluka wydaję na budowę moich marketplace'ów, chociaż powinienem to wydać na spłatę pożyczek. No dobra, spłacam pożyczki. Wow, jaka fajna opcja, zobaczcie, mogę teraz zwiększyć mojego trusta kilka razy. Nie muszę tego klikać w kółko. Paszy do Kosowa raczej nie chcę przywiązywać. Przeglądałem jeszcze przywileje i powiem wam szczerze, wezmę ten. Pojawiły się takie teraz przywileje, zresztą to będzie dobry przykład, które możemy sobie przyjąć i one będą nam się pojawiały w formie decyzji. I zobaczcie, teraz za 10 poparcia lojalności u Mery dostaję generała. I ta decyzja jest raz na 20 lat, 10 lat, nie wiem. No, ale generał całkiem niezły. Pierwsze rozwinięcie z Ery i powiem wam szczerze, kiedyś wybrałbym bez dwóch zdań obleganie, ale teraz myślę, że pójdziemy w mniejszą agresywną ekspansję. Czas rozważyć losy świętego miasta Jerozolimy. I zobaczcie, nie wiem czy ten event był wcześniej, ale obecnie jest naprawdę mocny. I myślę, że jednak damy im akceptację. Fascinating! I teraz pokażę sztuczkę, o której mi pisało parę osób w komentarzach, której w sumie wcześniej nie znałem. Zanim klikniemy to wydarzenie, przyjmujemy przywilej na Monopoly Glass. To jest nasza jedyna prowincja ze szkłem Konstantynopol. I kiedy to przyjmiemy, dostajemy hajsy. Teraz zmieniamy na produkcję kryształów.
i monopol znika. Oszust! Pierwsza idea. I tutaj wiem, kusiłoby was pewnie branie którejś z tych idei nowych, które doszły, czyli infrastruktury, court ideas albo mercenary ideas. No szczerze mówiąc, te mi się wydają dobre pod grę TOL. Zresztą jak tutaj zobaczycie te wszystkie bonusy, jak to wygląda, chyba w waszej wersji będzie dokładnie tak samo to wyglądało. Court ideas to jest ewidentnie gra pod Holy Roman Empire i wszystko, co jest z tym związane. Ja osobiście nie widzę tu jakiegoś innego zastosowania. Ewentualnie mandat niebios. Mercenary ideas wydaje mi się być obecnie tak samo bezużyteczne, jak na przykład Navy i Maritime ideas, ale tutaj możemy mieć sprzeczne zdanie. Ewentualnie mogą być bardzo sytuacyjne. I by the way, bardzo dużo rzeczy w tych ideach się jeszcze pozmieniało. Ja pierwsze biorę administracyjne. Przesunęli to na trzecie? Czy to nie było zawsze drugie? W ideach administracyjnych zwróćcie na to, że na pierwszej pozycji mamy teraz tańszego doradcę administracyjnego. Mogę też już odpalić złotą erę i z jej odpaleniem poczekam jeszcze chwilę na zbierajmy trochę punktów, żeby móc przeprowadzić reformę i z moimi podbojami dalej ruszę w momencie, kiedy wezmę adaptability rozwinę, bo to nam da jednoczesny bonus. A, czyli jednak nie, mam odpowiedź, że tego nie przesunęli, bo to zawsze odblokowało się w tym samym momencie. O, tego też nie kojarzę. Wielka marynarka turecka. Odpalmy złotą erę. O, i jedno rozwinięcie za 316 punktów, jak miło. I teraz zobaczcie, jak możemy pododawać mnóstwo prowincji po 5-6 punktów. Najdroższa 33. Wziąłem technologię i koalicja od razu się rozwiązuje. Nawet nie wiedzą, jaki błąd popełniają. Wow, nie zauważyłem tej misji wcześniej. Musiałem zatrudnić tylko lepszego doradcę i ja to chcę. Tak z ciekawości. 26 golda staksów. O, rozwinąłem Konstantynopol. O, jak miło. Ja mam mieć 75 developmentów w Konstantynopolu? Challenge accepted. Nawet z tymi wszystkimi modyfikatorami. To jest nadal 167 punktów na 1 punkt rozwoju. Czyli będę musiał chyba kraść ten development. Ewentualnie może infrastruktura jakoś nam tu pomoże, ale raczej nie wydaje mi się. No, zbudowanie warsztatu w Konstantynopolu na pewno jest warte. Czas wreszcie wziąć się za Wenecję, no i niektórych jej sojuszników. O nie, moja flota! Nie wierzę w to, nie wierzę! Desantujemy się na Cypr. Leci desant na Rodos. Reforma kolejna naszego rządu i tutaj bierzemy koniecznie to, bo to naprawdę daje niezłe bonusy. Provincial Government System. Starcie z wenecką flotą. Mamy większe siły, ale czy damy radę? No, bez strat się niestety nie obyło. Desant na Wenecję. Damy radę nawet z tymi minusami. Jak miło. I wreszcie pozbyłem się piratów. Wow, fajny bonus. Tego nie było wcześniej. Zjednoczyliśmy Anatolię, super. Wow, tak. Wygrana domo Osman Gorlera. Ciekawa misja. Na jeden rok dostajemy dość potężne bonusy. I coś jeszcze. Toczy wojnę o Albanię. Z Węgrami pójdzie biały pokój i nic więcej. Dosłownie brakuje mi jednej prowincji, żeby dostać jakieś specjalne Cassius Belli na Węgry. Trochę mnie to boli, bo miałbym dużo pieniędzy, ale lecimy z White Peace'em. Jeżeli was zastanawia, dlaczego zmieniam kulturę w Konstantynopolu na bułgarską, to robię coś takiego jak bankowanie punktów dyplomatycznych. Gdy rozpoczynacie proces nawracania na daną kulturę, te punkty, jeżeli nie przekroczą 20% postępu nawracania, zostaną wam zwrócone. Zobaczcie. Widzicie? I tak możecie sobie, jak to niektórzy nazywają, bankować punkty. Tylko trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Bo jeżeli będziecie mieli 27%, to stracicie wszystkie. Albo tam jakąś część. Wow! Miło z ich strony. Z tą misją poczekam na moment, kiedy zejdzie mi okres pokoju z Węgrami, bo to Cassius Belli dostajemy tylko na 20 lat, a my natomiast rozpoczynamy naszą inwazję na Mameluka. I to ma rozpocząć jakieś wydarzenie związane z upadkiem mameluskiego sultanatu. No ale możemy wykonać tą misję na moje relacje z Wenecją. No niestety nie udało się pokojowo. A chciałem, nie możecie powiedzieć, że nie, ale że rewolta Janczarów? Czemu? Nie! Burgundia to chyba obecnie najbardziej rozchwytywany kraj na świecie. Nie chciałbym być na ich miejscu. I biorę kolejne idee. Jako, że planuję dużo podbijać, to tak, biorę idee dyplomatyczne. Ewentualnie mógłbym rozważyć idee szpiegowskie dla mniejszej agresywnej ekspansji, co też jest dość fajne, ale ja chcę po prostu więcej podbijać. 300 punktów, nie mogę, jak mało. I teraz cofamy zmianę kultury, dostaliśmy punkciki i lecimy dalej. Wow! I co my tutaj mamy? Możemy podpisać biały pokój, tworząc jakiś Egalat of Egypt, cokolwiek to znaczy, Egalat of Egypt, albo możemy więcej podbić dla siebie. Ale przyłączmy tę ziemię już do nas. No i dobra, teraz ponoć pozostaje nam już tylko czekać. Do 3 lat. Czy coś się zmieniło z eventem burgundzkim? Tak,
To brzmi jak dobry plan, na pewno. W sumie to co się stanie? What the fuck? Ej, to jest wszystko moje? Tak, to traktuję jak moje prowincje. Czyli robimy dokładnie to samo z Tunisem. Czyli zapamiętać, Syria już jest nam niepotrzebna. A wiecie, że ten rodzaj wasala nie jest w relacjach? Bo właśnie zmieniłem Syrię na to. Ciekawe. Ej, i oni dają kupca dodatkowego i jakieś inne bonusy? Ale z tego co widzę, większość opcji jest dokładnie standardowych, nic więcej nie możemy robić. Jest lojalny, dlatego może nie czekajmy i lećmy z podbojami Tunisu i podbijamy cały Tunis, ustanawiamy naszym Enyatę, czymkolwiek to jest. Lecimy dalej z naszymi podbojami. Wygląda na to, że rzeczywiście szpiegowskie idee by nam się lepiej spisały. Tak na papierze, przynajmniej na razie tak myślę. Zabijcie mnie, ale naprawdę, czym się różni Kor Eliate od Eliate? Fajny właśnie przywilej mi się pojawił z eventu. Szkoda, że go wam nie nagrałem, ale... Okej? Okay? Dobra, wygląda na to, że stąd możemy na razie iść, bo każdy z tych pomniejszych krajów będę mógł pokojowo uczynić moim wasalem. No oprócz ciebie, ciebie muszę podbić, Oman. A nie jesteś taki duży. Dlatego też wykonajmy... wreszcie tą misję i zobaczmy, co się stanie, jak bardzo to jest złym pomysłem. No to sprawdźmy, jaka będzie przyszłość Mameluków. Tylko tyle? Myślałem, że to integruje, czy coś. Fajnie by było. I powiem szczerze, że teraz wiem, że nasze pierwsze jednak uderzenia powinny iść w stronę Egiptu jak najszybciej. Czekaj, czyli ja mam teraz możliwość robienia tego casus belli na każdym kraju, który jest moim sąsiadem? Aha! To już wiem, dlaczego można zrobić odtworzenie Imperium Rzymskiego przed 1500 rokiem. Jeżeli taką Francję mam na jedną wojnę, niezbyt, bo ma to ograniczenia do 100 deva wielkości kraju. Bardzo mocno teraz żałuję, że nie wziąłem szpiegowskich idei. Bardzo mocno. Zobaczcie, za całe te gigantyczne wygry 44 punkty agresywnej ekspansji. Przecież prawie nikogo nie obchodzi. O tak, zemsta za sultana. I rozbiliśmy węgierską dynastię. Czas na wojnę z Hiszpanią i tutaj myślę, że ustanowimy sobie oczywiście jakiś przyczółek w ich prowincjach. Zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że też podbijemy Maltę od Aragonu, chociaż nie wiem, czy będzie nam potrzebna. Bardzo mnie zastanawia, jakim cudem ta gigantyczna Francja nie daje sobie rady z Hiszpanią. To jest naprawdę zastanawiające. Jakby co, to rozbudowałem naszą armię do 137 tysięcy, 42 w sumie. Aha! Pamiętajcie, żeby od nich kraść handel, żeby móc sobie to wszystko potem przesyłać. Teraz poprawię relacje z całym margrabem, którego zrobimy na naszych wasali. Pierwszą wojnę z Hiszpanią kończę mniej więcej tak. Zwracam sobie całą margrabię. Mógłbym co prawda dostać Aragon, ale chcę coś jeszcze dalszego sprawić. Biorę oczywiście Maltę dla nas. Biorę dla nas również Alhambrę. Będę rozwijał te monumenty. To by pomyślał, że dyplomacją Osman tutaj tak może podbijać teraz. Naprawdę, to jest mega mocne. Cały margrab mi właśnie wpada. Zastanawiam się też, czy Napol by mi nie wpadł przypadkiem, gdybym nie miał z nim aż tak złych relacji. Ile ja z wasali dostaje pieniędzy. Ej, to może też i... Wow! To już wiem, skąd mam tyle tego manpowera. Myślicie, że to się skaluje z arystokratycznymi albo ilościowymi? Jeżeli dobrze rozumiem, jest również jakaś misja związana z upadkiem Wiednia. Więc chyba czas najechać Wiedeń. Ale że co Osmanie dostaną? Barbary Pirates? Czy ja będę mógł piracić całe wybrzeże jako Osman? Nie, jednak nie. Po prostu małe bonusiki. O. Tym razem Polska stanie po stronie Turcji w bitwie o Wiedeń. Zobaczcie, jakie to będą siły. Nic nas nie powstrzyma. Ale żeby nie było, tutaj również w regionie Gruzji również rozpoczynamy kolejną inwazję. Tak samo rozpoczynamy inwazję na Krym. Hurdur, husaria pod Krakowem niszczy austriacką armię. Coś tu w historii poszło nie tak. Bardzo mi się podoba to, że teraz jest tutaj napisane w tooltipach, co musi zajść, żeby odpalił się dany event. Bardzo mi się to podoba. Nie muszę sięgać do Wikipedii, nie muszę szukać jakichś poradników na necie. Wszystko jest jasne, o ile to działa. O, jak miło, buntownicy będą mi na jeźdźców bili. Nie, Osman jest naprawdę mega, mega mocny. No mogę dostać dwóch doradców za darmo, albo dostać super epickiego generała. No jak? To jest mega mocne. Znerwcie tego Osmana. Upadek Wiednia! I co się tutaj wydarzyło? Aha, splądrowaliśmy Wiedeń i tylko tyle. Myślałem, że chociaż to podbije. Ale wygląda na to, że trzeba było to zrobić inaczej. Po prostu standardowo rozwiązać Holy Roman Empire i dopiero wtedy się bawić. Myślałem, że ten event jakoś się rozwiąże Holy Roman Empire, ale niestety nie. Szkoda. Dlatego tą wojnę troszeczkę inaczej zakończę. Po prostu White Peace'em i za 5 lat raz jeszcze zaatakujemy i rozwiążemy chrę. No dlatego zacznę poprawić teraz relacje dosłownie ze wszystkimi elektorami i zobaczymy, na czym będziemy stali za chwilę. I super, czas rozwiązać Holy Roman Empire.
mała wojenka, wszystkie stolice zdobyte, prestiż wydany, czas rozwiązać Holy Roman Empire i nie dostać żadnego prestiżu? Czuję się oszukany w tym momencie. Na szczęście teraz dostanę te 100%, na szczęście teraz. O! Ej, to trzeba było go nie wydawać. Nie! Poprawili to, super! To chyba najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłem Austrii. Wypuszczałem z niej wasali i teraz tych wasali będę wasalizował. No i w sumie zniszczyliśmy Habsburgów, rozwiązaliśmy Holy Roman Empire. O tak! I to imperium naprawdę nam się nieźle prezentuje. Plus dodatkowo gigantycznie dużo zarabiamy, zwłaszcza z naszych wasali. I wiecie co jest najlepsze? Tak, to się skaluje ze wszystkimi modyfikatorami dla wasali. Nie Marche, nie ten, wasale. Mamy bardzo dużą armię, nic tylko tym podbijać. Niestety na wersji recenzenckiej nie mogę zdobywać osiągnięcia, chociaż i tak by mi się nie udało. Ale rozpoczynam swoją inwazję na Włochy, ale że Moskwę mam w koalicji, to się zdziwiłem. Ustanowiłem przyczółek na Wyspach Brytyjskich, nie pytajcie się mnie jak. Stworzyłem też ponownie Andaluzję, a w zasadzie El Andaluz, czy jakkolwiek się to wymawia. Musiałem tylko im odebrać mój monument, więc straciłem jego jeden poziom rozwoju. Idiota. I teraz dokonujemy inwazji na Rzym i Rzym musimy zdobyć dla siebie. Ale te nasze osmańskie armie są naprawdę obecnie tak niepowstrzymane. No niszczymy to tak przeciwników. O, musimy zaatakować Kastylię, żeby mi nie weszła w koalicję. Okej, może być. Ej, jak się da ten specjalny status papieżowi, to patrzcie, jako jedyny koloru nie zmienił. I udało mi się, mój cel został wykonany, tak? Chciałem zrobić tą misję, bo teraz mamy A True Roman Empire. Haha! O, co się tu dzieje? Czy dobrze rozumiem, że zmieniam właśnie nazwę mojego imperium? Wow! Fajne! I mogę przenieść stolicę do Rzymu. Ale wszyscy wiemy, że Konstantynopol to jest nasze prawdziwe serduszko. 75 developmentu. Oh my god. Udało się. No i muszę przyznać, że moje imperium naprawdę zacnie się prezentuje. Ale jednak trzeba było zostać przy nazwie Ottoman Empire, nie? Jest błędniejsza. A jeżeli lubisz moje dziwne kampanie, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka z Kingdom of Gold, gdzie tworzę Papal State'em, no, Królestwo Boże, tylko że w Meksyku. A jak do tego doszło, zachęcam do obejrzenia.